9 lutego odbył się bal studniówkowy w szkole nr 24 imienia Marii Konopnickiej we Lwowie. Tradycyjnie studniówka zaczęła się polonezem. Klasę na salę wyprowadziły dyrektor szkoły Lucja Kowalska i wychowawczyni Oksana Muczyn, nauczycielka matematyki i informatyki. Po tańcu dyrektor szkoły powitał obecnych na sali gości. Bardzo ciekawe dzieci, bardzo kreatywne. No, można było ich dzisiaj na tej studniówce zobaczyć. Mają wiele pomysłów, bardzo lubią swoją wychowawczynię. Myślę, że poradzą sobie w życiu i będą dobrymi ludźmi. Przyszli maturzyści przedstawili swoje życie szkolne w postaci filmiku. Film zakończyła wypowiedzi uczniów o ich życiu w szkole, o nauczycielach i o tym, co chcą przekazać innym. Następnie za swoje pierwsze osiągnięcia filmowe każdy uczeń otrzymał statuetkę szkolnego Oscara. Na zakończenie młodzież i ich kierowniczka klasowa zostali nagrodzeni gromkimi brawami. No przede wszystkim życzyłabym, aby przygotowali się do tych egzaminów, bo czekają ich dość poważne egzaminy. Przede wszystkim matura, egzaminy zewnętrzne z tych przedmiotów, na które wybiorą. To jest jedna. Druga rzecz, że jeżeli ktoś będzie z nich, a wiem, że będą zdawać egzaminy na studia do Polski, to czeka ich druga część egzaminów. No a część będzie się starała korzystać z tych wszystkich ulg i z tych wszystkich możliwości, które przed nimi roztacza no nie tylko Polska, ale inne państwa, dlatego że wśród naszych na przykład ubiegłorocznych absolwentów są uczniowie, którzy pojechali na przykład do Słowacji się uczyć.